smakkujaw.pl, kluski ziemniaczane po kujawsku. Przyrządzę dzisiaj typową regionalną potrawę, typową dla regionu kujawskiego. Będą to kluchy ziemniaczane z dodatkiem sera i okraszone skwareczkami z boczku i przesmażoną cebulką. To jest bardzo popularne danie na Kujawach. Kluchy ziemniaczane, można serwować je w taki sposób, jak ja dzisiaj pokażę, ale też można podawać z kapustą lub z marchwią. Będziemy potrzebowali około kilograma ziemniaków. My tutaj mamy trzy takie duże. Dwie cebulki mamy już pokrojoną w kosteczkę. Będzie potrzebny również twaróg wiejski. Mamy tu akurat półtłusty. Zużyjemy opakowanie 250-gramowe. Będzie potrzebna mąka pszenna. No, nie mogę powiedzieć dokładnie ile, mniej więcej między 1,5 a 2 czy 2,5 szklanki mąki, w zależności w jaki sposób, jak nam się uda odcisnąć ziemniaki. Będziemy potrzebowali do przyprawienia również sól. Mamy tutaj sól kujawską. Będziemy potrzebowali oleju, na którym podsmażymy naszą cebulę. No i oczywiście pieprz świeżo zmielony do smaku. Będzie oczywiście również potrzebny boczek. My tutaj mamy około 30 deko wędzonego boczku. Najpierw pokroję boczek do przygotowania okrasy naszej potrawy. Kroimy w plastry i potem na taką grubszą kostkę. Zanim zabiorę się za ścieranie ziemniaków, wstawiam duży gar wody i dodaję 4 szczypty soli. Musi być duży garnek, dlatego że będziemy mieli tutaj sporo plusek, więc aby się nie posklejały, zawsze lepiej przygotować sobie większą ilość wody, zagotować i potem będziemy gotować w niej nasze ziemniaczane kluski. Ścieramy ziemniaki na najmniejszych oczkach tarki. Musimy to robić dość szybko, ponieważ ziemniaki też szybko ciemnieją. Kończę ścieranie ziemniaków i za moment odcisnę nadmiar wody. Starte ziemniaki przerzucam na sito, żeby trochę usunąć nadmiar wody. Ziemniaki mamy już odsączone. Ja na razie przełożę sobie tutaj. Zobaczcie, ile wody, ale zwróćcie uwagę też, że została skrobia i ponieważ skrobia świetnie wiąże składniki, ja odleję wodę, a skrobię zostawię i dołożę odsączone ziemniaki. Zobaczcie, ile skrobi pozostało, a zatem do skrobi dodajemy odsączone ziemniaki. No. I zaraz będziemy dodawać mąkę i przyprawiać solą i pieprzem. Dodaję wstępnie 3 czubate łyżki mąki, 3 szczypty soli i wsypuję zmielony pieprz i wszystko przemieszam. Zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Ja dodam jeszcze odrobinę mąki, bo widzę, że konsystencja nie jest jeszcze odpowiednia. A zatem dosypuję. O. I teraz znowu przemieszam. Widzicie, że konsystencja jest już dosyć zwarta. O, taka ciastowata. Także mąki jest już odpowiednia ilość. Ja teraz przykryję nasze ciasto ściereczką, odstawię na kilka minut, żeby składniki się dobrze połączyły, a w międzyczasie przesmażę boczek z cebulką. Nie musimy się obawiać, że nasze ziemniaki szczernieją, ponieważ już są połączone z mąką, a zatem spokojnie, dosłownie na kilka minut możemy je odstawić.
patelnię wlewamy dosłownie odrobinkę oleju, bo będziemy podsmażać boczek, a boczek przecież nam się wytopi. No i wrzucamy boczek. Odrobinę go podsmażymy i potem dorzucimy cebulkę i będziemy smażyć do momentu zeszklenia. Boczek już nam się ładnie podsmażył, wytopił się z niego tłuszcz. Są piękne, ładnie pachnące skwareczki. Ja odrobinę zmniejszyłam nieco gaz, wrzucam cebulkę, przemieszam i tak będziemy podsmażać do momentu zeszklenia cebulki i nasza okrasa do klusek ziemniaczanych będzie już gotowa. Cebulka już nam się ładnie zeszkliła, a zatem wyłączamy gaz i bierzemy się za gotowanie ziemniaczanych klusek. Potem oczywiście okrasę lekko podgrzejemy przed podaniem. Woda już nam się gotuje, a zatem jeszcze zamieszamy i nakładamy ciasto na talerz, można na deskę. Tak mniej więcej na połowę talerza. Taką warstwę jeszcze troszeczkę dołożymy. Tak rozprowadzimy. O. I zabieramy się za gotowanie naszych pysznych ziemniaczanych kluseczek. Odrobinę zmniejszam gaz, żeby kluski nam się nie rozgotowały i będę zaraz wrzucała je do wody. Za każdym razem moczę łyżeczkę w gorącej wodzie i zsuwam kluseczki. Nałożyłam kolejną porcję, delikatnie kluski przemieszam i zaczynam nakładać. Kluski mamy już ugotowane, ja próbowałam, one są już odpowiednio ugotowane, a za moment odcedzę je na durszlaku i przeleję chłodną wodą i będę podawać do stołu. Kluski ziemniaczane wyłożyłam już na półmisek, teraz pokruszę serem białym, podgrzałam w międzyczasie naszą okrasę i zaraz wyłożę na ser. Teraz okraszę naszym pysznym, aromatycznym boczkiem. I tak też staramy się w miarę równomiernie rozprowadzić. Jeszcze posolę. Lubimy, jak kluchy mają konkretny smak. Jeszcze tylko odrobina świeżo zmielonego pieprzu. Nasze danie zaręczam, że jest naprawdę wyborne w smaku, proste w wykonaniu, niedrogie. O, tyle już pewnie wystarczy. Jest to typowa, regionalna, kujawska potrawa. Gorąco polecam i życzę smacznego.